I think we should maybe change the word of gallery. Why we cannot thinking about the city as a gallery? It's a nice idea to think that you can go outside and have the works outside. I'm this kind of person who would like to see art in daily life. I think art is a moment of, yeah, of open eyes for me, like open ears, open eyes, and in the daily life. If you put your works in the public space, you need to think about it that it's temporary, then everybody can be artists too, they can change it, they can remove it, nature can take it. When you put your art in the public space, you need to be focused on it, that maybe every people can see it. There is no like concrete type of people who can see this kind of art. If sometimes in gallery we make description, we have titles, and in public space it's disappeared because it's only the artwork. Myślę, że takimi najbardziej rozpoznawalnymi muralami w Opolu w tej chwili są murale na tak zwanej trasie muzycznej miasta. Kilka lat temu, w związku z tym, że Opole jest stolicą polskiej piosenki, miasto zdecydowało się na utworzenie takiej trasy murali festiwalowej, czyli zdecydowało się, żeby zamawiać murale, które przedstawiałyby poszczególnych znanych piosenkarzy i znane piosenkarki. I w związku z tym Opole jest często nazywane stolicą polskiej piosenki i nawet ta nazwa została już zastrzeżona jako taka nazwa reklamowa dla Opola, jako oficjalny slogan reklamowy. Opole, stolica polskiej piosenki. To jest bardzo skomplikowane historycznie i politycznie. I to jest historia jeszcze właśnie z lat 60. To są te nowe tereny Polski, które się tutaj znalazły po wojnie, po 45 roku. Wcześniej były tutaj Niemcy. I taka polityka państwa, która sytuowała ten festiwal polskiej piosenki akurat tutaj, polegała też na tym, żeby jakby połączyć, scalić tę ziemię z tą powojenną Polską. Oczywiście nawiązywano też bardzo mocno do takiej bardzo rzeczywiście silnie obecnej tradycji śpiewaczej na Górnym Śląsku. If we consider that adaptation is something stressful, it is nice to cope with making music. Music is such in places, it also takes its essence, its elements, so to say. From the places. I'm super fan of this music. So you like his singing? Yeah, I mean, I know him. Oh. Because I'm Polish, so. Oh. Where are you? I've even been on his concert, so. Okay. Pamiętam. Is it possible that in some Bawa I yeah, like some rock battles. Yeah, probably. Ja pamiętam ten right? Piosenkę. Which are the other singers in the other Murals? Do you know? Jeszcze dodatkowo wybierając dane miejsce na mural, też kierujemy się tym, żeby rewitalizować te miejsca, bo te miejsca często są opuszczone, często nie wyglądają dobrze, a jak my zaczynamy robić mural, to od razu robimy też otoczenie tego miejsca, czyli powstają bardzo ładne skwery, bardzo ładne parki, po prostu to miejsce zaczyna żyć. I w czasie ostatniego festiwalu został odsłonięty mural poświęcony zmarłemu na początku tego roku Andrzejowi Nowakowi z takiego zespołu metalowego TSA, który był bardzo znanym polskim zespołem, a Andrzej Nowak był Opolaninem i pochodził z Opola.